Jest środa, 16 sierpnia, Kryspina Rogowska. Witam i zapraszam na teledzień, w którym powiemy. Długi weekend sierpniowy, spokojny na drogach powiatu. Uwaga na cudzoziemców, którzy oferują wymianę rynien w bardzo okazyjnej cenie. Aleksandra Gaworska, brązową medalistką Mistrzostw Świata w sztafecie 4x400. PGS Kra, zawodnicy z powołaniami na Mistrzostwa Europy. Za nami długi sierpniowy weekend. W ciągu 5 dni 300 policjantów czuwało nad bezpieczeństwem podróżujących w powiecie bełchatowskim. Zatrzymano kilku nietrzeźwych kierujących, odnotowano 2 wypadki i kilkanaście niegroźnych kolizji. Ten ostatni długi weekend mieliśmy akcję Bezpieczny Weekend Sierpniowy 2017. Jak co roku policjanci stanęli na wysokości zadania, moim zdaniem. Ponad 300 policjantów w ciągu tego weekendu brało udział w służbach. Były to służby przede wszystkim prewencyjne i służby ruchu drogowego. Trzeba powiedzieć też, że nasi mieszkańcy postarali się. Mieliśmy tylko 2 zdarzenia drogowe zakwalifikowane jako wypadki, aczkolwiek nie wiadomo, czy tak się to dalej zakończy, ponieważ to dopiero były wstępne czynności, co patrząc w skali kraju jest naprawdę wynikiem bardzo, ale to bardzo zadowalającym. Dlatego też dziękujemy naszym mieszkańcom za to, jak potrafią zachować się na drogach. Mimo tego było 15 kolizji. Aczkolwiek tutaj kolizje to, czy to będzie zarysowanie samochodu, czy to będzie zderzenie samochodów, jest to jednakowo traktowane jako kolizja, więc te 15 sztuk w ciągu tych dni weekendowych to też nie jest jakiś porażający wynik, co nas bardzo cieszy, ponieważ widzimy, że ta świadomość naszych kierowców jest coraz wyższa i to zachowanie na drogach jest coraz lepsze. Co prawda było 6 kierujących zatrzymanych po alkoholu, jednak nie przyczynili się do żadnych zdarzeń, co nie ulega wątpliwości, nie powinno ich być na drogach. Też biorąc pod uwagę skalę tego, co dzieje się na drogach w Polsce, przyjmujemy, że ten weekend był u nas naprawdę bezpieczny. Grupa cudzoziemców oferuje wymianę rynien w bardzo atrakcyjnej cenie, po czym okazuje się, że rachunek nie wynosi 100 czy 200 zł, a kilka tysięcy. Policja przestrzega, by nie zawierać umów z niesprawdzonymi wykonawcami. W razie pojawienia się grup osób oferujących usługi w super atrakcyjnych cenach, funkcjonariusze proszą o kontakt z komendą. Chciałbym przestrzec, przypomnieć. Pojawiła się w ostatnim czasie takie sytuacje, gdzie mamy oszustwo na rynny. Chcielibyśmy, aby nasi mieszkańcy, szczególnie ci, którzy mieszkają w domkach jednorodzinnych, mieli baczniejszą uwagę, jeżeli ktokolwiek proponuje im wymianę rynien, gdzie cena tej wymiany w pierwszych rozmowach jest bardzo niska. To jest kwestia poniżej 200 zł za całość, tak przynajmniej jest traktowane na początku. Dopiero po wymianie tych rynien, kiedy już się zgodzimy, okazuje się, że ta wymiana rynien kosztuje nas kilka tysięcy złotych. Dlatego też, jeżeli takie przypadki by się zdarzały, prosimy naszych mieszkańców, aby zgłaszali się do nas do komendy, a jednocześnie prosilibyśmy, żeby byli ostrożniejsi przy zawieraniu takich umów. Szczególnie jeżeli to będą osoby nierodowici Polacy. Osoby o wyglądzie osób, które mogą pochodzić z zagranicy lub które nie mówią płynnie językiem polskim, a oferują nam do wymiany takie rynny. Prosimy, żeby szczególną uwagę na to zwrócić, ponieważ były takie próby już na terenie Bełchatowa i naszego powiatu. Wiemy też, że na terenie Polski zdarzały się takie sytuacje dość często, dlatego też prosimy, żeby pamiętać o tym i mieć na uwadze ostrożność przede wszystkim przy zawieraniu takich umów. Nie zawsze to kryterium ceny musi być związane z tym, że będzie to usługa dobra i rzetelna. Przygodę z bieganiem zaczynała w bełchatowskim klubie lekkoatletycznym. Teraz startuje w najważniejszych imprezach sportowych. Aleksandra Gaworska z Mistrzostw Świata wraca z brązowym medalem w sztafecie 4x400. Aleksandra Gaworska. To nazwisko warto zapamiętać, bo nieraz pewnie jeszcze je usłyszymy na największych imprezach sportowych. Niewątpliwy talent. Swoją karierę zaczynała w BKL-u. Jej pierwszym trenerem był Dariusz Rybarczyk. Dziś szczęśliwy z osiągnięć tej walecznej dziewczyny. W Londynie w finale sztafety 4x400 Aleksandra Gaworska na swojej zmianie przekazała pałeczkę Justynie Święty jako trzecia. Chwilę później wszystkie cztery panie, Małgorzata Hołb, Iga Baugmart, Aleksandra Gaworska i Justyna Święty, cieszyły się z brązowych medali Mistrzostw Świata.
Dla Aleksandry to nie koniec sezonu. W sobotę rozpoczyna się na Tajwanie Uniwersjada, zawody, w których również wystartuje nasza biegaczka. PGS Krabbeł-Chatów przygotowuje się do nowego sezonu. Kilku zawodników z drużyny dostało również powołania do kadry narodowej swoich krajów na Mistrzostwa Europy, które rozpoczynają się już za tydzień. PGS Krabbeł-Chatów w ubiegłym tygodniu rozpoczęła przygotowania do sezonu 2017-2018. Zaczęliśmy tydzień temu od takich przygotowań fizycznych, testów fizycznych, żeby sobie sprawdzić, jak chłopaki wyglądają po tym wolnym, i teraz już stricte ciężka praca i plus siatkówka, także wszystko idzie w dobrym kierunku. Drużyna PGS Krabbeł-Chatów to wielu kluczowych graczy dla swoich narodowych drużyn. Wśród nich jest Grzegorz Łomacz, który zasili kadry Polski. Myślę, że tutaj żadnych niespodzianek nie ma. Jest Grzesiek Łomacz w reprezentacji Polski, który tak naprawdę już od 3-4 lat pokazuje, że jest jak nie pierwszym, to drugim rozgrywającym i cały czas jest w czołówce zawodników, jeżeli chodzi na tej pozycji. Natomiast pozostali kadrowidze, tak jak Sreczko, Niko Pęczew, to już też od kilku lat są etatowymi reprezentantami. Natomiast też może troszkę nawet dla nas miłe zaskoczenie, że do kadry Serbii dostał się też Milan Katic i myślę, że to na pewno jest z dużą korzyścią dla zespołu i dla nas. Zgrupowanie Nasza Narodowa Kadra rozpocznie jutro w Spale. Z okazji Święta Wojska Polskiego Instytut Pamięci Narodowej zaprasza na piknik wojskowo-patriotyczny. Zorganizowany on zostanie w niedzielę 20 sierpnia w Zelowie na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ulicy Kilińskiego w godzinach od 13 do 16. W programie pikniku znajdzie się m.in. prezentacja wyposażenia i sprzętu wojskowego, pokaz ratownictwa medycznego, bezpłatne badanie pomiaru ciśnienia krwi i glukozy, pokaz kawaleryjski oraz gry edukacyjne IPN, a także konkurs strzelecki z broni pneumatycznej. Dzisiaj to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Ja się już żegnam. Życzę spokojnej nocy.